Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale, a dzisiaj przedstawię wam wyzwania 8 tygodnia sezonu 7, ale zanim to zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba z dzwonkiem, jeżeli jeszcze nie macie, no i zachęcam was też do skorzystania z mojego kodu twórcy, który teraz macie na ekranie. Przechodzimy oczywiście do wyzwań, tydzień 8, 0 na 7, mamy oczywiście standardowo 3 darmowe i 4 płatne wyzwanka z karnetu płatnego do kupienia. Pierwsze wyzwanie, rozpal przytulne ognisko lub postaw panel skokowy w różnych meczach. Bardzo proste zadanie, myślę, że każdy sobie z nim poradzi, żaden problem, żeby znaleźć jakiś panel skokowy lub ognisko i je postawić, użyć. Bez problemu sobie to zadanie wykonacie. Kolejne zadanie, zbuduj budowlę, 0 na 250. No, gramy już trochę w tą grę, więc myślę, że 250 budowli każdy będzie mógł stworzyć bez żadnego problemu podczas dojazdów, podchodzenia pod jakąś górkę, czy wchodzenia na jakiś budynek. Więc te 250 budowli nie powinno być dla was żadnym problemem. Kolejne zadanie. Szukaj między tajemniczą klapą, wielką kamienną damą i niepewną platformą. To zadanie macie już u mnie na kanale. Pod tą samą nazwą, troszeczkę inaczej tam mówię nazwę tego questa, ale w tym samym miejscu się to znajduje, więc jak coś, to odsyłam was do tego filmiku. Kolejne zadanie etapowe. Odwiedź oazę odpoczynku i słone strzechy w jednej grze. Bez problemu każde to zadanko można zrobić. Tutaj macie do zrobienia 3 etapy. Niestety nie znam kolejnych 3, jeszcze nigdzie nie wyciekły, więc w tym momencie nie powiem wam, jakie są kolejne 2 etapy, ale żaden problem, żeby to zrobić. Wystarczy tam odwiedzić te dwie miejscówki. Macie burzoloty, macie panele skokowe, macie tarany, macie rifty, więc bez problemu przemieścicie się pomiędzy dwoma tymi miejscówkami. Kolejne zadanie, przeszukaj skrzynię w szemranych szybach lub samotnym schronisku. Moim zdaniem lepiej szukać skrzynki w samotnym schronisku, ponieważ po pierwsze, jest ich tam więcej niż w szemranych szybach. Po drugie, na samotnym schronisku macie też dużo do sfarmienia drewna i grzybków do zebrania, gdyby wam kewa brakowało. A przypominam, że w szemranych szybach te dwa domki, które są po lewej stronie, nie zaliczają się do tej miejscówki, więc w momencie, w którym wylądujecie na tych domkach, to odejmuje się jakieś, jeśli się nie mylę, 5 skrzynek z szemranych szyb, bo w tych domkach jest właśnie 5 skrzynek. Dobra, kolejne zadanie. Zadaj obrażenia przeciwnikom podczas jazdy pojazdem 0 na 100. To może być jedno z trudniejszych zadań. Polecam wam to zadanie wykonywać, jak będziecie lecieli z burzolotem i strzelać wtedy do jakiegoś pojazdu. Zastanawia mnie też jedna rzecz, czy na przykład jeżeli byśmy burzolotem wylądowali gdzieś i usiedli na miejscu pasażera, to czy wtedy będziemy mogli to użyć, bo tu jest niby jazda pojazdem, nie? Więc nie wiadomo też, czy burzolot też się zalicza, czy tylko taran i wózek golfowy. No ale to sami sobie rozkminicie. Zadanie wydaje mi się najtrudniejsze z tych wszystkich, które są w tym tygodniu. I ostatnie, likwidacja broń wybuchowa trudny. No to też jest... Sądzę, że nie takie łatwe, ale też nie takie trudne jak to z obrażeniami z pojazdu, bo mamy jednak granaty, mamy jednak rakietnicę, mamy jednak granatnik, więc nie powinno być problemu zrobić te trzy fragi, zwłaszcza, że możemy kogoś powalić i dobić po prostu go, rzucając mu granat pod nogi. Bez problemu to można wykonać. Przypominam wam też, że gwiazdka, czyli a raczej standard za 8 tydzień wyzwań jest już też u mnie na kanale, było to wrzucone wczoraj. No i tak jak już mówiłem, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. Napiszcie komentarz, czy wam się takie filmy podobają i czy chcecie ich więcej. Czy chcecie więcej filmów z Fortnite'a. Ja zaraz odpalam streama, więc każdy, kto teraz skomentuje ten filmik, na pewno będzie grał dzisiaj w pierwszej kolejności ze mną gierki. Ja uciekam, zachęcam was jeszcze do zajrzenia w linki w opisie i używania mojego kodu w sklepie. Trzymajcie się, cześć, hej!